roku obowiązywania ustawy o fundacjach rodzinnych w Polsce działa ich już 1500. Liczba składanych wniosków o rejestrację nie maleje, a wręcz rośnie z miesiąca na miesiąc. Najczęściej fundator jest jeden, najwięcej fundacji zaś powstało na Mazowszu. Agnieszka Mitręga, radca prawny i wspólnik zarządzający kancelarii GW Law jest z nami. Dzień dobry, witam w Biznes 24. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od podsumowania tego, czy to prawo się udało, czy ta ustawa się udała. Czy przepisy, które zostały wprowadzone, pozwalają na spełnienie takich celów, jakie zakładają sobie właściciele firm rodzinnych? Zacznę może od tego, że fundacja rodzinna w Polsce cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Myślę, że to zainteresowanie przeszło oczekiwania legislatorów, ale też nas praktyków, prawników. Skąd to się bierze? W Polsce mamy do czynienia z firmami rodzinnymi, które stoją u progu sukcesji. To są firmy, które powstawały w latach 90. i aktualnie mają 30 plus lat, a właściciele tych firm stają u progu emerytury. Do tej pory nie mieliśmy w Polsce żadnego systemowego rozwiązania sukcesji. Nie mieliśmy żadnych narzędzi, które by pozwalały w bezpieczny sposób przekazać zarządzanie firmą i majątek rodzinny kolejnym pokoleniom. Pani mecenas, i właśnie ta fundacja rodzinna umożliwia przekazanie władzy kolejnym pokoleniom, czy jakiejś innej formie? Tak, fundacja rodzinna, podstawowym jakby celem i funkcją fundacji rodzinnej jest zapewnienie ciągłości zarządzania firmą rodzinną i zabezpieczenie majątku rodzinnego przed rozdrobnieniem, tak żeby w kolejnych pokoleniach był on zarządzany jako całość, a nie ulegał rozdrobnieniu na skutek spadkobrania, czyli na skutek przechodzenia, dzielenia majątku pomiędzy spadkobierców właścicieli firmy. Jak to się dzieje? Dzieje się to na poziomie statutu fundacji rodzinnej. Polska ustawa o fundacji rodzinnej okazała się bardzo elastycznym rozwiązaniem. Ona tak naprawdę tylko wyznacza pewne ramy funkcjonowania fundacji rodzinnej, a już od wizji fundatora i jego założeń, tego jak on widzi, jak majątek rodzinny ma funkcjonować w kolejnych pokoleniach, zależy jak taka fundacja rodzinna będzie w praktyce funkcjonować. Ustawa pozwala tak naprawdę na odzwierciedlenie wszystkich wizji fundatorów, czyli od takich najprostszych koncepcji, że jedna osoba zarządza majątkiem rodzinnym, a pozostałe osoby są na przykład biernymi beneficjentami, do bardzo skomplikowanych regulacji, które uzależniają od zaangażowania poszczególnych osób, ich efektów w zarządzaniu. I fundatorzy w ten sposób mogą różnicować uprawnienia poszczególnych członków rodziny co do tego, jak oni uczestniczą w podziale tego majątku rodzinnego. Pani mecenas, tu mam pytanie. Co jest potrzebne, aby założyć taką fundację rodzinną? Czy odpowiedniej wielkości majątek, gdzie trzeba złożyć dokumenty? Jak założyć fundację? Założenie fundacji rodzinnej w dużej mierze od strony formalnej przypomina założenie spółki, czyli fundacja rodzinna ma swój fundusz założycielski, czyli odpowiednik kapitału zakładowego w spółce. To nie jest duża kwota, to jest 100 tysięcy złotych, więc można powiedzieć, że nie ma progu wejścia do fundacji rodzinnej, czyli tak naprawdę, czy mamy majątek wielkości kilku milionów czy kilkuset milionów, to nadal fundacja rodzinna może być rozwiązaniem dla naszej rodziny. Proces założenia zaczyna się od koncepcji, czyli ważne jest, żeby fundatorzy wiedzieli, w jaki sposób chcą, żeby ich majątek był zarządzany w kolejnych pokoleniach. I te założenia należy odzwierciedlić w statucie fundacji rodzinnej, oczywiście w ramach ustawowych. Tak jak wcześniej powiedziałam, ta ustawa daje bardzo szerokie ramy, więc fundatorzy mają tutaj dużą swobodę. Po ustaleniu statutu należy złożyć wniosek do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim o zarejestrowanie takiej fundacji rodzinnej. Proces jest na razie papierowy, nie działa tak jak KRS elektronicznie, więc to zajmuje aktualnie kilka miesięcy, biorąc pod uwagę, że fundacja rodzinna cieszy się takim zainteresowaniem. No właśnie, to zainteresowanie rośnie, ponieważ ta ustawa daje również pewne preferencje podatkowe, pewne zachęty podatkowe. Na czym one polegają?
Zgadza się. To zainteresowanie fundacją rodzinną wynika także z bardzo korzystnych zasad opodatkowania fundacji rodzinnej. Na poziomie ogółu fundacja rodzinna jest podmiotowo zwolniona z CIT-u. Oznacza to, że jak długo majątek rodzinny jest kumulowany i reinwestowany z poziomu fundacji rodzinnej, czyli na przykład w miejsce jednych aktywów fundacja rodzinna dokonuje ich sprzedaży i kupuje kolejne aktywa, to wszystko odbywa się bezpodatkowo. Podatki dopiero się pojawiają w momencie wypłaty świadczeń, czyli na przykład pieniędzy, do poszczególnych beneficjentów, czyli członków rodziny, którzy mają czerpać korzyści z fundacji rodzinnej. Ale tutaj to opodatkowanie jest też bardzo korzystne, bo w przypadku tak zwanej zerowej grupy podatkowej, czyli osób najbliżej spokrewnionych z fundatorami, to jest 15% CIT-u płacone przez fundację rodzinną. No i tutaj mamy też taką największą wątpliwość, bo ta liczba powstałych fundacji rodzinnych może sugerować, że niektórzy uznali ją za ciekawą po prostu formę prowadzenia działalności gospodarczej. Pewnie w nowelizacji tej ustawy będą to korygować. Pani mecenas, bardzo pani dziękuję za te fantastyczne wyjaśnienia tej niezwykle fascynującej historii. Udało nam się naprawdę dobrą ustawę chyba wprowadzić i funkcjonuje od roku. Fundacje rodzinne, ich jest już 1500 w Polsce. Agnieszka Mitręga, radca prawny i wspólnik zarządzający GW Law, była z nami. Dziękuję pięknie. Dziękuję państwu.